Wiesz, przywieźli mnie karetką. Przepraszam cię, Tomek, ale doktor Witwicki wyjechał i musiałam go zastąpić. Wiesz, przecież mamy przymusowe szczepienia. Doru. Tak. Przymusowe? Tak. Ślub nie jest przymusowy. Mam tego dosyć. Albo ja, albo szczepienia. O, wobec tego albo ja, albo słupy. Mam wynosić kuble po twoich chorych. To ja mam sterczeć w twoim baraku i patrzeć, jak skaczesz po słupach? Ani mi się śni. Ani ci się śni? Ani mi się śni. Świetnie. Proszę cię bardzo. To jest prezent ślubny. Postawisz go sobie w tym swoim ambulatorium. Co to ma znaczyć? No, to już koniec. A gdzie się zaczyna? Nie? Rozbili nie tylko szczęście, ale i wazę. Właściwie to chyba dobrze, że się spóźniłeś. Tak, bardzo dobrze. Będziesz mogła sobie spokojnie pracować. Już ci nie będę w niczym przeszkadzał. Ani ja tobie. Będziesz sobie mógł spokojnie chodzić po swoich słupach. Wyśpisz się, zamiast biegać po wsiach za telefonem i tłuc się nocą pociągiem, żeby się ze mną spotkać. A ty nie będziesz czekała na mój telefon, a potem dostawała drgawek w tym swoim ambulatorium, że za chwilę może ktoś wejść. Tak, bardzo się cieszę. Będzie bardzo dobrze. Do widzenia. Do widzenia.